Siemanko moi drodzy, zobaczcie jak fituje nasza bluza, znaczy moja bluza ze spodniami. W kamerze to nawet bardziej, bo tak te spodnie są bardziej zielone tak normalnie, nie? Szałwiowe. A teraz moi drodzy, doskonały sernik, który wczoraj... Ja tutaj chcę wam pokazać doskonały sernik, a ona tutaj włącza odkurzacz. Doskonały sernik, który Ewcia wczoraj upiekła i normalnie nie mogliśmy się do dzisiaj doczekać. Ten kawałek już zaniosła mamusi, żeby popróbowała i bardzo dobrze. Raczej tatusiowi, raczej, bo tatusie ta. A kto ukroił ten tutaj to wgłębienie? Bo ja to taką prostą praskę. A to może przyszedł z góry ktoś, wiesz? Tak? Myślałam, no, że ty to zrobiłeś. Nie, no ja. Ząb. Ta, tak ja. Widzisz ząb? Widzę właśnie. Myślałem, że ty tak myślę, jakoś że dziwnie. Donia była siku. Nie była, bo ja byłem w kiblu cały czas. Może był ten, jak mu tam. Ten mały. Może ma już kolor. Jak ten mały ma na imię? Ten mały. No właśnie, dobra, robimy kawę. Problem, wiecie, bo zawsze kurczę trzeba normalnie kubki podgrzać. Kiedyś mieliśmy mikrofale, no to by się podgrzało w mikrofali, a teraz trzeba wodę zalać, no bo kawa jest zdecydowanie lepsza, jak jest gorąca. Przynajmniej ja tak myślę. Ewcia wyczarowała teraz, przywieźliśmy sobie kiedyś od mojej mamy salceson, taki tam jeden taki gościu robi swojskie wyroby i bardzo dobre. I Ewa czasami jak przywieziemy to mrozi i ten i wczoraj odkroiła kawałek. I... Specjalnie dał się dlatego, że mówię, ty przyjedziesz, to zjemy, bo no, nie no właśnie. I kurczę, on jest taki dobry, że przed sernikiem trzeba spróbować. Ale? Ale? Ja ostatnio. No. Kupiłam musztardę z chrzanem, nie? No. I nikt ty mi zabrał ją. Nie, ja wziąłem tylko tą, co tu jest. W każdym razie. No. Jak na tym wyjść na poprzednim? Może. Dołożyłam do musztardy mojej ulubionej chrzan, nie? I wymieszałam i było super dobre. O dużo lepsze niż sama musztarda i o dużo łagodniejsze niż sam chrzan. Polecam wam. No widzisz. To polecajka poleciała, a tutaj trzeba zalać te kubki, wiecie, wodą i jak te kubki się... To jest marnowanie wody i prądu i czasu. Popatrzcie, ile my marnujemy rzeczy. Prąd, czas, woda, a ten niezjedzony kebab, który tutaj Donia wczoraj zrobiła, zostawiła, to kto to ma zjeść? Nie, mi to nie obchodzi przecież, to jest w stanie dorosła, jest to posprząta. No właśnie, w stanie dorosła jest. Dorośli ludzie nie śpią do 10, bo już 10 jest. A my też wstaliśmy ile? Ze 40 minut temu, nie? Dokładnie. No, salcesonik z takim... Chrzanikiem. Włożyłam tu chrzanik, kupiłam wczoraj. A nie spytałaś mnie. A bo ty chcesz tak jak ja. Założyła, że chce tak jak ona, no. Ja nie pytałam, wiem. Chcesz kanapeczkę? Ja no to tak. Nie chcę. Wyciągnęłam, a to ja też chcę. No to pytam. Ja chcę kanapeczkę, ale wyciągnąłem sobie tą musztardę, bo ja chciałem z tą musztardą zjeść sobie. Z chrzanem. Już ją wymieszałam. No właśnie. No, zepsuła. A czemu trzy zrobiłaś? Ja zjem jedną. Ale ja zjem. Aha, dobrze. Wszystko. Mam talerzyk. Jak kloszard. Istnieje scenariusz, który zakłada, że pojedziemy w góry w grudniu na Sylwestra. Ale jest kilka nie chcę. No w takim kubie mi zrobiłaś? Bo to jest dla nas. Będziemy razem. Ale jest taki problem, że nie wiadomo, czy z nami pojedzie Donia, bo wiecie jak to jest z tymi dziećmi. Jak mówisz, Donia pojedzie czy nie? Jasne. Oczywiście, że pojedzie. To jest podatek od nieruchomości, już zapłacone. No oby, bo tutaj ostatnio żeście się przeoczyli. Kto przeoczył? No nie wiem. Może nie ty. Zimne. Dlaczego zrobiłam herbatę? Zobacz, herbatą dobra jest. Moi drodzy, ja tu muszę sprostować sytuację, bo ja oczerniłem Dominikę, a ona teraz zeszła. I się okazało, że ma od 7... Ile? Od 7.50. Od 7.50. Zajęcia takie, wiecie, zdalne, więc ja mówię, że... egzamin zdążyła napisać. Jo, ona już egzamin. No ale cóż, takie życie. To ona wcześniej wstała od nas, bo my o 9, nie? Nie muszę wam, moi drodzy, mówić, jaki ten sernik jest doskonały. Normalnie rozpuszcza się w ustach. Ewa, to co zrobi sernik, to jest lepszy, ja nie wiem.
Już normalnie słabo jest, jak ją non-stop tak chwalę, no ale co ja zrobię, jak te serniki to wychodzą bardzo dobrze. Jakby ktoś na przykład mnie się spytał, jakie ciasto w pierwszej kolejności z tych wszystkich, które robi, nie? No to bym wskazał oczywiście na sernik. Co nie znaczy, że wszystkie inne są złe, bo wszystkie inne są dobre, tylko nie na każdą okazję. Na przykład ostatnio do pracy sobie wziąłem tego słonecznikowca i ten słonecznikowiec, normalnie człowiek by łyżkami go jadł, no to nie można tak. No. Sernik, no to taki, wiecie, do kawy, ale też jest taki puszysty, także kiedyś to były takie serniki, pamiętam, i w ogóle makowce, znaczy z mojej perspektywy, bo ja takie jadłem, może wy jedliście inne, ale ja jadłem takie, że były takie suche trochę, nie? Te serniki były suche, no makowiec był troszkę wilgotniejszy. A jak wiadomo, wilgotność to jest podstawą związków, nie? Moi drodzy, nie wiem, czy wy oglądacie kanał Gotuj z Ewą, ale naprawdę my oglądamy w sobotę o 10:00, każda sobota, każda 10:00, każdy odcinek oglądamy, bo tutaj właśnie Ewcia bardzo fajnie gotuje różne fajne, bardzo smaczne, pyszne i wspaniałe produkty. Dziękuję za dzisiaj. A tutaj już mamy końcówkę. Jakie to było dobre, to wam mówię. Ta surówka, te frytki, to wszystko było takie dobre, że szkoda gadać. Przed każdym wyjściem Ewcia musi się zrobić nabóstwo. Bo nie przed każdym. Nie? Chyba, że do mamy idziesz, to się nie robisz nabóstwo, nie? Bardzo często w tygodniu się nie maluję. Jakbyś mógł, też byś się malował. A poza tym ja lubię i ja nie wiem, po co ten temat w ogóle. W ogóle po co ten temat? Kto to w ogóle ten temat porusza? Nie wiem. Bez poruszasz ten temat? Bez sensu ten temat poruszać. Bez sensu temat. Oczywiście, że tak. Idziemy do... Dziewczyny, polecam wam z Rossmana. Taka czekoladka zamiast brązu. Super. Super pachnie. Chcesz zobaczyć, jak pachnie? Zobacz. No fajnie. Jak czekolada. Jak on czekolada. W ogóle się nie zna na tym miejscu. Idziemy do paczkomatu i do Lidla po zakupy, ponieważ będziemy powiedziałeś gotować. Powiedziałeś mi, że jedziemy do paczkomatu, no, bo ty jedziesz do Lidla. No tak, no bo po drodze, bo wiesz, jakby był tylko paczkomat, to byśmy poszli, ale tak to jedziemy i bo po drodze zrobimy paczkomat samochodem, nie będziemy tam się wygłupiać. Wiadomo. Badamy. Moi drodzy, tutaj jest serniczek śniadankowy. Tu jestem ja, tu jest mój koleżka i wsiadamy i jedziemy. Ej! Co? Myślałem, że się nie da otworzyć. Aha. Samochód mi tu monituje, że trzeba się umówić na serwis. Wymiana olejów, filtrów i innych różnych rzeczy. Serwis mamy w Toruniu. Nie muszę jechać do Torunia, bo mogę gdzieś tutaj zrobić sobie, no ale... W miarę nowy samochód to jest, więc jeszcze pojedziemy do tego Torunia. Tym bardziej, że jak ostatnio rok temu byłem, to dostałem voucher na 500 zł. Więc przy następnej wymianie, czyli przy tej, która teraz będzie, się umówię, tylko znajdę w tygodniu czas. No to wtedy 500 zł będę płacił mniej. A ostatnio zapłaciliśmy chyba, o ile mnie pamięć nie myli, 1400 czy 1600, jakoś tak. W radiu mówią, że będą jakieś aktualne utrudnienia odnośnie strajku tych rolników. Ostatnio, nie wiem, czy widzieliście, chyba tak, na ostatnim filmie zdaje się było u nas, że tam całe miasto zablokowane było. I takie moje zdanie jest, że kurczę, nie wiem, czy to jest sens blokować tutaj jakieś takie miasteczka, w których na przykład my mieszkamy. Zamiast tam jechać i zablokować całą tą wiejską w Warszawie naokoło Sejmu całą, żeby nie mogli tam, żeby im tam kurde poutrudniać życie trochę, to może by coś zmieniło, bo tutaj to ja nie wiem, czy to coś zmieni. Nie sądzę, żeby to coś zmieniło tutaj u nas, aczkolwiek utrudnienia były konkretne z tego, co mi tu Ewa dzwoniła, no bo ona akurat nie musiała nigdzie wyjechać, ale ludzie, którzy kurczę normalnie wracali do domu z pracy przez pięć... A co przez toreb, bez pieniędzy. Cichutko, bo ja tu widzą, tłumaczę. Przez 5 czy 10 minut to musieli jechać 2 godziny. Także nieciekawa sytuacja była. No ale no, mówię o tym, o tej blokadzie rolnikowej. Co się śmiejesz, Igorku?
Dobrze, jedziemy już teraz do... Gdzie? Paczkomatu. Do, właśnie, do paczkomatu. Tu jest inpost. Ewcia otwiera, otworzyłaś już... O, widzicie, jak się otworzyła paczka. O, jakieś dwie paczuszki. A to jest... Zaraz wam pokażę, co to jest, bo to jest, moi drodzy, coś... Coś dla oczywiście naszej zdrowotności. Coś zielonego. Znaczy nie, to nie są takie witaminy, to są bardziej takie... No daj do Igora. To może wam w domu pokażę. W domu pokażemy, nie? Tak. W domu pokażemy. No, a na razie to jedziemy do sklepu. Ale wyglądasz z tyłu jak ten. Jak jakaś Arabka. Jak Arabka wyglądasz normalnie w takim... Nie wiem, jak to się nazywa, co mają, zasłaniają twarz. Hijab czy jakoś tak? Czy hijab? Nie wiem. Rację, weź mniejszy, weźmiemy. Będziemy mieli mniej zakupów. Właśnie, nie robimy tak. Nie skaczemy po rurach. O, jakiś piesek. Mieliśmy na te pistacje kod rabatowy. No i? No i mamy... Przy kasie za zakupy dostałam kody. No ale nie ten. No nie wróciłam się, bo nie wiem, czy chcemy, czy nie chcemy. A nie, a tak nie mówimy, bo wiesz, idą święta i kawa pójdzie. Kawa zawsze idzie. U nas przynajmniej. Powiem wam, że była właśnie awaria w tym Lidlu i nie można było zapłacić kartą, nie? I ludzie, wiecie, nie wychodzili, mieli gotówkę. My też mieli gotówkę, ale czasami człowiek idzie i ma kartę, tak lobują wszyscy za tymi kartami. Mają kartę, nabierzesz 5 koszyków wielkich na przykład, chcesz zapłacić kartą, a tu nie. No to co? Co z tą kartą wtedy, jak nie mam gotówki? Idę i zostawiam koszyki i pracownicy będą musieli powykładać to wszystko na ten, nie? Ja tego nie będę dźwigał do góry. Kto to będzie dźwigał wszystko? Koleżko, jak ty tak będziemy postępować z samochodem, to dobrze nie będzie. O, widziałaś, mama cię wszystkiego nauczy. Dobra, ja biorę tą torbę. Wodę zostaw, bo to jest woda dla mnie. I tamten weź tylko jeden ręcznik, będzie git. I super. I naciśnij przycisk, który zamyka samochód, za daleko jestem. Teraz jestem blisko, fajnie. I idziemy do domku. Teraz, aha, jeszcze wam pokażemy, tutaj kupiliśmy taką spirulinę z czym? Z chlorellą. Z chlorellą. Będziemy to jeść. Chlorellą, powiedz. Chlorel. Chlo. Chlore. Lela. No? Chlorella. 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 No, tak. Chlorella. Nauczysz się. Chlorella. No, kupiliśmy to i będziemy... Nie umiesz wymówić, a będziesz jadł, nie? I będę to jadł. Kiedyś... Czekaj, jeszcze powiem widzom, że kiedyś mieliśmy taką w proszku. Ja kiedyś zresztą też mówiłem. No i ona tak dominuje, że jedną łyżeczkę, nawet nie całą, wrzucicie, nawet część łyżeczki do jakiejś tego i tak kurde zdominuje, takie to było niedobre. I tak ludzie też piszą, że tabletki są lepsze. Ale wybrałam szklankę swoich, wybrałam ekologiczną. Bo byłam nastawiona na trochę inną, ona co prawda miała 300 kapsułek, ta ma 240. Musi od 6 do 10 dziennie brać, nie? Przed posiłkami, na przykład 3 przed posiłkiem każdym. Fajne buteleczki. Ale była tańsza, bo ona kosztowała 40 zł, a tamta, która mi się podobała i do mnie przemawiała, kosztowała 80.
ale za 300. Ale i tak tam miała bardzo dobrą opinię i tam to takie same, więc wezmę to, nie? Więc to jest, aha, bo to jedno dla ciebie, drugie dla mnie. Jedno masz do auta. To jest chlorella. I spirulina. Bo on najlepiej... To jest razem wszystko? Tak, jedna i alga i druga alga w jednej kapsułce. A to? To jest dla mamy, bo mama ma chorą błonę śluzową żołądka przez stres wynikający z opieki nad moim chorą. I musiałam jej ustawić leczenie. Aha. Takie kupiłam od Skoczylasa. Wiesz? Dobre opinie miał. To są bakterie probiotyczne w kropelkach i dosyć dobre. To dla taty czy dla mamy? Dla mamy. Przed chwilą powiedziałam. No ja wiem. Witaminę C, glukozaminę i natrawienie coś, a to jest właśnie naturalne z liści rozmarynu. No i już macie, a to jest nasze. Tak, pełen macie pogląd, co jemy, żeby żyć wiecznie. Tutaj jest, moi drodzy, 240 kapsułek Ewa mówi i 3 przed każdym posiłkiem, ale ja jem tylko 2 posiłki, więc... To jest 6 dziennie. Jem 6 dziennie gdzieś tak będę jadł, nie? Przed każdym posiłkiem. Tak. A jak na czczo, to też na czczo? Też na czczo. Najlepiej, no bo organizm wtedy jest głodny, on wyciągnie wszystko, co mu dostarczysz potrzebnego dla siebie. Widzicie? Tak. Musiałem się przebrać, bo trochę jednak tutaj jest ciepło w domu. I teraz zrobię, Ewka poszła zanieść babci te wiecie rzeczy wszystkie, a ja sobie wezmę i robię kawkę i serniczek i zaraz będziemy jeść, znaczy Ewa będzie robić obiad, będzie to sznycel i na kanale Gotuj z Ewą będziecie go mogli za jakiś czas zobaczyć. Prawdopodobnie, a raczej to graniczy z całą pewnością, że w sobotę o 10, którąś na pewno chyba drugiego to nie w marca, więc następną sobotę, po 2 marca to jest 9. Prawdopodobnie 9, bo drugiego wejdzie ten ciasto wejdzie słonecznikowe. Ziemia z koperkiem. To fajnie? To wino. Tak, on was nagrywa. On was nagrywa. I to grubo. I siebie też nagrywa. Przy swoim serniczku. Będzie, już drugim dzisiaj. Co? Będzie schabowy. Będzie sznycel, nie schabowy. To schabowy. Zobaczcie, tutaj są jajka z Lidla, zielononóżki, kury z wolnego wybiegu i wyglądają tak. A tutaj Ewcia właśnie myje od wuja. Zielononóżki wyglądają tak. To są swojskie, prawda? I zobaczcie. Czy te jajka są twarde? Nie, żadne nie są. Żadne nie są. I zobaczcie, jak to jest. Czy to faktycznie są od tych zielononożek, czy po prostu oni jakoś to czyszczą, barwią chemicznie, czy nie wiadomo, co robią? Nie wiem, ale to... widzowie na pewno wiedzą, bo widzowie. Tak, widzowie wiedzą, bo na pewno tak. I powiem wam jeszcze, że jak braliśmy jajka, jak tata mój brał jajka od zielononóżek, to. O, ty też gdzieś ze wsi, to też właśnie miały ten kolor taki zielonkawy. Także coś tutaj jest nie tak. Niby pisze, że od zielononóżek, ale gówno prawda to jest, tak szczerze mówiąc. Niby fajnie, ale szczerze. Niby fajnie, ale szczerze w ogóle nie jest fajnie.